Trenerze, na początek, no bo przede wszystkim, co ze zdrowiem Łukasza Kitowskiego? Czy może trener się coś orientuje? Że na razie jest w szatni, tam przyjechała karetka i czekamy, żeby też, żeby wejść, żeby mu tam tlenu nie zabierać. Ciężko powiedzieć na razie, co tam się wydarzyło. Mam nadzieję, że nic wielkiego. Wracając do tego spotkania, no kolejny szalony mecz, dużo bramek. Wydawało się po tej pierwszej połowie, że znowu będzie taka wymiana ciosów jak w poprzedniej rundzie z teamem Lemborg, ale w drugiej połowie jakby rywal po zdobyciu tej przewagi dwóch bramek potem jakby trochę zeszło z was z powietrza. Znaczy też gdzieś ta czerwona kartka, strzelamy bramkę na 5-5, za chwilę z tak głupiego błędu dostajemy bramkę na 6-5, że to jest niemożliwe po prostu. Potem czerwona kartka, oni wyszli już na dwie bramki przewagi. Strzelamy kontakt na 7-6 i znowu dostajemy z przedłużonego karnego, z głupiego błędu. No szalony mecz i nie na naszą korzyść, bo zawsze były szalone mecze na naszą korzyść, tu nie był na naszą. Szczerze gdzieś tam przeważyło to doświadczenie Dominika Depty, stoi chłop, się trzyma słupka, ale wkłada wszystko. A jeśli chodzi o grę z wycofanym bramkarzem w końcówce, chyba nie przyniosła wam aż tyle korzyści, tak jak trener liczył przy tym niekorzystnym wyniku. Znaczy też gdzieś kontuzję, bo to nie był ten zestaw, który miał to grać. Ja akurat z tym wycofanym bramkarzem jestem zadowolony, bo dwie akcje zrobiliśmy całkiem fajne. Na końcu Kuba miał podawać, strzelał, ale no nie wpadły bramki. No to tak jest, że jakby wpadło, to by wszyscy byli zadowoleni, nie wpadło, ale akcja się udała, więc to mnie cieszy. Trenerze, wygrane wielkie derby Kaszub, udany też rewanż za porażkę z zeszłej rundy. No i dużo strzelonych bramek. Jak trener oceni dzisiejsze spotkanie? Z mojego punktu widzenia no nie jest to dobrze, gdy się w meczu traci 6 bramek. Na pocieszenie mogę powiedzieć tylko tyle, nasze pocieszenie, że jestem tym trenerem zwycięskim, który strzelił tych bramek troszeczkę więcej. Na pewno jeśli chodzi o grę obronną, która do tej pory nie była jakimś naszym mankamentem, no w tym meczu no było widać sporo mankamentów zarówno z naszej strony, jak i ze strony Kartus, ale chyba tłumaczę to tym właśnie z tymi derbami, drugie nasze derby, drugi mecz. Chcieliśmy bardzo ten mecz wygrać, bo po porażce w Kartuzach, gdzie przez moment byliśmy zdecydowanie zespołem lepszym, prowadziliśmy grę, nagle dostajemy dwie bramki, przegrywamy mecz, ale w futsalu tak bywa, gdzie jeśli nie jest się skoncentrowanym na 100%, to w pewnym momencie może się to wszystko odwrócić przeciwko tobie. No w ofensywie to niesamowite wsparcie Dominika Depty, 6 strzelonych bramek. Kogo by jeszcze trener wyróżnił spośród zawodników? Jestem w szoku, nawet nie wiedziałem, nie liczyłem, to za szybko się działo, 6 bramek. No Dominik po to jest w tym zespole, tak? Bardzo doświadczony, grający na poziomie ekstraklasy, więc po to był sprowadzany do Lemborga, aby oprócz tego, żeby wnosił dużą jakość do zespołu, to jeszcze, żeby nasi młodsi zawodnicy się przy Dominiku, przy Fefsim, przy Jelonie uczyli tego rzemiosła futsalowego. Czy ten mecz to może być takim odbiciem dla was? Może, czy wreszcie będziecie, może to być dać takim przełomowym meczem na to, by odbić się trochę w tabeli, bo jednak chyba ciągle ta pozycja to dla was jest rozczarowująca w tym sezonie przy takim składzie. Zdecydowanie, ta pozycja nas kompletnie nie satysfakcjonuje. Szatnia nie może przeżyć przegranych meczów. Tak naprawdę całe nasze zło zaczęło się od niesamowitego zwycięstwa w Warszawie. Potem dostaliśmy walkovera. Tylko tak naprawdę PZPN wie, dlaczego ten walkover dostaliśmy, ale już nie chcemy w to wnikać. Mieliśmy parę fajnych momentów. Wygrana w Lubawie, wygrana w Lesznie, a za chwileczkę porażki przychodziły niestety z dołem tabeli. Przerabialiśmy to już w zeszłym roku. Wydawało mi się, że nauczyliśmy się już na naszych błędach, ale nawet przy tak doświadczonym zespole, jeśli się nie podchodzi na 100% do gry, do walki, nawet z tymi zespołami z dołu tabeli, no to wygląda to tak, jak wygląda i przegraliśmy mecz zwłaszcza w Mysławiu, tak, czy ostatni mecz w Obornikach, gdzie mieliśmy tak naprawdę mecz pod kontrolą, przegrywamy 2-1, gdzie zawsze nam się z Obornikami grało trudno.